Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Dobra nowina dokonuje już teraz sądu nad światem, dając nam jasne normy postępowania. Nie ma nic złego w tym, że jest się bogatym, najedzonym, chwalonym i szczęśliwym. Problem pojawia się wtedy, gdy na tym kończą się ludzkie pragnienia, gdy jedynym celem ludzkiego życia staje się zaspokajanie tych potrzeb. Bogactwo, szczęście, chwała i obfitość pożywienia mogą zamknąć serce na potrzeby innych, zaślepić tak, że będzie się mniemało, że mi się takie życie należy, a inni zasługują na własny los w nędzy i niedostatku. Biada temu, kto tak myśli, kto w drugim człowieku widzi nieudacznika, konkurenta lub nawet wroga. Biada tym, którzy przesadnie dbają o swoje, a zapominają lub nawet pogardzają innymi. Błogosławieni, paradoksalnie, są ci, którzy doświadczają nieszczęścia, których życie wydaje się być porażką. Ci nie mogą już więcej stracić, ale zyskać mogą wszystko. Bóg kieruje się w swoim postępowaniu z ludźmi sprawiedliwością. Tym, którzy doświadczają nędzy i nieszczęścia, obiecuje bogactwo i szczęście, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bóg ukazuje nam dzisiaj dwie drogi i pozwala nam wybrać jedną z nich. Możemy decydować się na życie w luksusach i przepychu, ale pamiętajmy, że kiedyś przyjdzie za wszystko nam zapłacić. Zapłatą za bogactwo jest nędza, za sytość wieczny głód, za radość płacz, za ziemską chwałę wiekuiste potępienie. Czy teraz łatwiej nam wybrać? Czy mamy odwagę zgodzić się na wzgardę na tym świecie, aby zyskać chwałę w życiu przyszłym? Czy raczej będziemy dążyć do szczęścia i bogactwa na tym świecie, rezygnując z tych darów wieczności? Decyzję musimy podjąć dziś. Jutro może być już za późno.